Cześć, witajcie w Akademii Filmowej. Normalnie Akademia Filmowa dostępna jest tylko na razie przynajmniej i nie zamierzam chyba tego zmieniać. Na razie jest dostępna tylko dla tych, którzy nie tylko subskrybują kanał, ale zdecydowali się na wspieranie kanału. W tym odcinku pomówimy o czymś, co jest bardzo istotne, bardzo ważne i ten odcinek chciałbym, żeby też zachęcił tych, którzy chcą na poważnie zająć się filmowaniem, bo Akademia Filmowania w moim wykonaniu jest przeznaczona głównie dla tych, którzy są fotografami, tak się czują, ale chcieliby spróbować, chcieliby skorzystać z tego często dostępnego w ich aparatach rozwiązania, jakim jest nagrywanie wideo, a do tej pory się bali. A naprawdę jest to mega potencjał. Odsyłam do odcinka foto czy wideo, w którym tłumaczę, dlaczego o tym mówię i dlaczego zainteresować się wypada realizacjami wideo. Ale moi drodzy, dzisiaj bardzo konkretny temat, mianowicie kontrola ekspozycji za pomocą filtrów szarych. Moi drodzy, jest to bardzo ważny temat, dlatego że w wideo, o czym mówiłem w jednym z pierwszych odcinków Akademii Filmowania, nie mamy wpływu na wszystkie parametry. To znaczy, możemy zmieniać przysłonę, aczkolwiek nie do końca, zaraz o tym powiem i to jest nowy aspekt, o którym warto się dowiedzieć. Możemy zmieniać oczywiście czułość, ale jesteśmy ograniczeni klatkarzem, jaki narzuca nam kamera, czyli to, w jaki sposób zdecydujemy się nagrywać, jakie możliwości w kamerze mamy. No i klatkarz bardzo często niestety zamyka nam, ustala nam czas naświetlania, czas ekspozycji. Moi drodzy, jeżeli filmujecie 25 klatek na sekundę, to ustawiacie czas naświetlania dwa razy szybszy, a więc 1/50 sekundy. Jeżeli 60 klatek, musicie 120. Jeżeli 50 klatek, 1/100 sekundy. To powoduje, że czas macie jakby narzucony z góry. Oczywiście ten czas, żeby wszystko dobrze wyglądało, bo jeżeli skorzystacie z wolniejszego, to zacznie Wam coś przeskakiwać. Z szybszego już nie ma takich wielkich konsekwencji, ale ogólnie obraz przestaje mieć ten taki ładny, filmowy, płynny look. Dlatego jesteśmy tu ograniczeni. Czy jesteśmy ograniczeni także, jeśli chodzi o przysłonę? Często tak. Moi drodzy, obiektywy bardzo rzadko, tylko te najdroższe konstrukcje, oferują bardzo wiele listków przysłony i okrągły otwór. Jeżeli taki obiektyw przymkniemy chociażby o troszeczkę, to punkty świetlne, które znajdą się w nieostrościach, przybiorą nam kształt otworu, jaki daje przysłona. A więc, jeżeli będziemy mieli ząbkowany otwór wielokątny, taki otrzymamy obraz takiego punktu. To nie jest zbyt eleganckie. Dlatego bardzo często, szukając dobrych rozwiązań wideo, szukamy obiektywów wysokiej jakości, szukamy obiektywów, które dają piękne rozmycia, dają wysoką jakość nawet na otwartej przysłonie, ale nie chcemy takich obiektywów przymykać. Dodatkowa plastyka i dodatkowej plastyki nigdy za wiele. Dodatkowa plastyka jest w stanie Wam pomóc w osiągnięciu bardziej filmowego looku. Oczywiście w profesjonalnych produkcjach uzyskuje się to stosując bardzo dobre obiektywy, no ale nawet uzyskując, nawet nie wiem, małą głębię ostrości, bo korzystamy z obiektywów jasnych, na przykład takich powiedzmy Noctonów Voigtlandera. Powiedzmy, tanie obiektywy, które pracują przy świetle 1-2, są manualne, pozwalają w miarę precyzyjnie ostrzyć, i już się da. Oczywiście wszystkie wersje obiektywów kinowych będą tutaj, czy filmowych, będą lepsze, ponieważ tak jak tutaj mamy bardzo długą drogę nastawiania ostrości, więc bardzo precyzyjne jest ostrzenie. Takie obiektywy mniej oddychają, ale dzisiaj skupiamy się na ekspozycji. A więc z tym obiektywem to jest konkretny przypadek. Epic, świetny obiektyw, pracujący ostro już przy otwartej przysłonie. Dający nieprawdopodobne małą głębię ostrości, piękne rozmycie.
Obiektyw anamorficzny, a więc rozmycia, mają kształty owalne, te punkty świetlne są owalne. Bardzo dobrze, pięknie to wygląda. I teraz, ok, ale właśnie ostatnio, realizując ujęcia próbne, nie wiedząc, jak ustawiać obiektyw do końca, bo kusi każdego, kto się skupia na obrazie, kusi przymknięcie przysłony. Jeżeli nie macie wyjścia, robicie, nie wiem, twarz i chcecie uzyskać ostrość na, nie wiem, z głębią 10 cm, żeby ruszająca się twarz bezpiecznie znajdowała się w ostrości, musicie troszeczkę pewnie przymknąć. Ale są takie tematy, które tego przymknięcia nie wymagają, zwłaszcza w filmie, bo wystarczy, że przez chwileczkę, przez ułamek sekundy obraz będzie ostry, to już jest dobrze. Tak? Film rządzi się innymi prawami niż fotografia. No i teraz podczas zdjęć testowych, kiedy chciałem pracować na otwartej przysłonie, ponieważ w tle znajdowały się punkty świetlne, nie chciałem, żeby uzyskały jakąkolwiek formę wielokątów, postanowiłem, że kręcimy na otwartej przysłonie. W ogóle warto przy jakimś projekcie trzymać się konkretnych ustawień, czyli ustalamy taki set obiektywów i taką przysłonę i na tym jedziemy, wtedy mamy jeszcze większą spójność całego materiału. Więc ustaliliśmy, że kręcimy na F2, bo taką przysłonę tu mamy, można powiedzieć na T2, bo mówimy o filmie. No i teraz okazało się, że nawet minimalna czułość aparatu w tym momencie, nie w tym, ale w którym kręciliśmy, tu mamy Panasonica teraz, ale kręciliśmy GFX-em, okazało się, że nawet 80 ISO jest za dużą czułością przy dobrym, kontrolowanym oświetleniu. No i tu pojawił się pewien problem konieczności zastosowania czegoś, co zmieni Wam ilość światła docierającego do matrycy. I tu kłaniają się filtry szare. Fotograf radzi sobie w ten sposób, że kupuje okrągłe filtry, na przykład jeżeli ktoś pracuje na przykład w fotografii krajobrazowej, chce widoków z rozmytą wodą na przykład i tak dalej, no to kupuje jakieś mocne filtry szare, które ograniczają przypływ światła. Wbrew pozorom aparaty obecne bez lusterkowca osiągają naprawdę duże czasy, na przykład na migawce elektronicznej, a więc ten nadmiar światła nie jest aż taką wielką bolączką. Nawet jeżeli jesteśmy gdzieś, nie wiem, w Afryce równikowej, to ta 1:32 powinna nam wystarczyć po to, żebyśmy mogli pracować na przysłonie 1:2, 1:4 i tak dalej. Teoretycznie to wystarczy, ale jak mówię, nie zawsze. W filmie jesteśmy jeszcze bardziej ograniczeni, ponieważ musimy trzymać, tak jak na przykład w przypadku mojej realizacji, 1,5 sekundy, a więc klatkaż 25, 1,5 sekundy, no i ISO 80 okazało się zdecydowanie za mocny. Dlaczego nie taki filtr do filmowania? Oczywiście można go założyć, jeżeli macie filtr stały, można założyć taki filtr stały na obiektyw i ok. Ale zobaczcie, tu mamy obiektyw, który ma średnicę 95 mm. Jest typowym obiektywem filmowym. 95 mm to już jest, słuchajcie, porządny rozmiar. I te 95 mm powoduje, że niestety nie popracujemy na takim zestawie. Tu nie ma w ogóle gwintu, bo wszystko jest przystosowane pod jakieś kompendia, więc takiego filtru w ogóle nie nakręcimy. Więc jeżeli chcemy, zdobywamy filtry 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 2,1, 1,8 może i możemy sobie działać takimi filtrami. Ale w kinie jesteśmy ograniczeni, w filmie jesteśmy ograniczeni. Stosujemy kompendia, czyli osłony przeciwsłoneczne, w które wsuwane są, tak jak tutaj zobaczcie, wsuwane są od góry szufladki z filtrami. To jest system tilta, mocowanie, słuchajcie, na zacisk na obiektywie 95 mm. Dostępne są przejściówki na różne systemy. I moi drodzy, mamy tutaj filtr, który szczególnie chciałbym przedstawić. Zrobiłem o nim oddzielny materiał. To jest Tilta Mirage, cały system. Natomiast filtr, zobaczcie, zmienny, którym regulujecie poziom przeźroczystości. Na pewno będzie to widoczne, jak moje oko zniknie po regulowaniu bardzo precyzyjnym. W Tilta Mirage mamy świetną sprawę, ponieważ tu możemy założyć jeszcze dodatkowy motor. Jeżeli macie motor do nastawiania ostrości systemu Nucleus, możecie sterować z całym systemem także zdalnie, także za pomocą silnika. Filtry zmienne są o tyle świetne, że potrafią wprowadzać Wam korektę ekspozycji
bardzo, bardzo precyzyjnie, powolutku. Czy mają minusy? Tak. Często wprowadzają przekłamania kolorystyczne. Oczywiście możecie na nowo zrobić balans bieli i będzie dobrze, ale mają też drugą swoją minusową stronę, mianowicie są to tak naprawdę dwa filtry polaryzacyjne, a więc macie dwa aż szkła i dwie folie polaryzacyjne i to powoduje, że wzajemne przekręcanie tych dwóch filtrów polaryzacyjnych powoduje Wam zmianę aż do wygaszenia. Ale moi drodzy, problem jest taki, że to są dwie warstwy szkła. I teraz tak, jeżeli pracujecie w systemie Super 35, wbrew pozorom, który ma większą głębię ostrości, ale moi drodzy, mniejszą matrycę, tam szybciej zdegradujecie obraz takim filtrem. Wręcz bardzo będzie to widoczne. Zawsze trzeba kupować filtry jak najlepszej jakości, jeśli chodzi o filtry zmienne szare. Zawsze trzeba, naprawdę wydatek 1000 zł to nie jest przegięcie. Są oczywiście dostępne tańsze, ale mówię, nie idźcie na to, bo degradujecie obraz. W systemie małoobrazkowym, 35 mm, tym takim normalnym, w pełnej klatce, jak mówią niektórzy, no to tym to macie więcej luzu, jest troszeczkę więcej możliwości. To jest spokojnie do zastosowania tego typu. Tu utrata jakości jest bardzo delikatna, więc nie ma problemu. Jeżeli stosujecie systemy naprawdę profesjonalne, średni format na przykład, i taki system jak Tilta Mirage, działa to świetnie. Ja Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, zobaczcie, macie tutaj przód, wkładamy, wsuwamy w to szufladkę i kręcimy, regulując sobie ekspozycję. Zobaczcie, pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Może to będzie widoczne. Zmieniamy ekspozycję kręcąc. W środku takiej osłony przeciwsłonecznej widzicie wyraźnie filtr. Natomiast nie zawsze to rozwiązanie jest dobre, ponieważ często jest tak, że będziecie potrzebować ubytku tego światła o odpowiedni zakres, ale nie będziecie chcieli tracić albo koloru, będziecie chcieli uzyskać stabilny kolor. Wówczas musicie sięgnąć po filtry takiego typu jak, i teraz pokażę Wam rozwiązanie dla Tilty, dla tego systemu. Możecie skorzystać z oddzielnej szufladki wkładanej zamiast tej, którą tu widzicie, i z filtrów okrągłych. To jest filtr dosyć mocny, szary. Moi drodzy, 1,8 współczynnik. Zobaczcie, jest to ciemny filtr, ale bardziej stabilny kolorystycznie. Jest to tylko jedna warstwa szkła. Wsadzamy do szufladki, którą dostajecie natywnie i działa Wam to bezbłędnie. Nie macie tej korekty, nie macie tego kręcenia, ale bardzo często takie konkretne ograniczenie wbrew pozorom zupełnie wystarcza. Jesteście nad Morzem Śródziemnym, sięgacie po 2.1 na przykład i możecie pracować na otwartych przysłonach albo delikatnie przymykać przysłony z 1.2 na 1.4 i tak dalej. Fajnie zapakowany, mały, zgrabny system. To też jest ważne, że on jest mały. Jeżeli jednak tego nie macie, to musicie skorzystać z filtrów, albo nie chcecie z takich filtrów korzystać, to możecie sięgnąć po prawdziwe filtry. Mówię prawdziwe, co mam tu na myśli? Duże filtry, tu mamy Small Riga, duże filtry w standardzie 4x5,56. To są filtry, zobaczcie, też szare, stałe. Ten system wbrew pozorom umożliwia mocowanie takich filtrów i to w sposób dosyć łatwy, przyjazny, przyjemny, szybki. Zobaczcie, mamy założony taki filtr szary teraz, czyli mamy teraz tu tak naprawdę podwójną filtrację. Mamy na tym matboxie założone teraz dwa filtry. Z tyłu filtr zmienny, a z przodu filtr zwykły. Oczywiście ten zmienny z tyłu możemy wyciągnąć i poprzestać na takim filtrze bardzo precyzyjnym. To są filtry cięższe, ważą ponad 120 gram, szklane, dosyć grube, bo ten standard sięga nawet 4 mm. Natomiast bardzo solidne i zobaczcie, w tym przypadku mamy sytuację w ogóle taką, że zabezpiecza nam taki filtr cały dostęp do obiektywu z przodu. To stosowanie takich filtrów używamy, znaczy często stosujemy wtedy, kiedy zależy nam na totalnej precyzji. Nie wiem, robicie na przykład modę i zależy Wam na idealnej kolorystyce ubrań,
na fajnych odcieniach skóry, to to jest na pewno rozwiązanie bardziej profesjonalne. Ale czy to jest top? Nie. Wchodząc w tego rodzaju filtry, czyli w te takie, w tym standardzie filmowym, te szklane, takie jak macie tu założone, możecie myśleć o różnych innych zastosowaniach, ponieważ ten obiektyw ma średnicę 95 mm. Możecie stosować tutaj takiego matboxa jak tu, taką osłonę jak Tilta Mirage. Osłonę małą, zgrabną, lekką. Ale niestety w branży filmowej bardzo często, nawet w systemie Super 35, zdarzają się obiektywy, które mają średnicę przednią 114, 134, 143, są różne wielkości. I teraz, moi drodzy, jeżeli macie taką dużą średnicę z przodu, no macie po prostu problem. I wtedy musicie sięgnąć po znacznie większy matbox. Tu macie też model Tilty, model też w standardzie 4x5,65, MBT12. Duży, zobaczcie, duża flaga francuska, czyli to, co chroni Was od światła padającego od góry. Niebo zawsze jest jasne, ale są też reflektory świecące od góry i tak dalej. Więc na planie filmowym to jest bardzo ważne. Bardzo dobrze, solidnie zbudowany matbox, który ma trzy szufladki, zobaczcie, osobno odblokowywane. Tu macie blokady tych szufladek i wyciągane oddzielnie trzy szufladki. W każdą z szufladek możecie włożyć filtr. Albo filtr jakiś specjalistyczny, albo zmiękczający, no różne, ale możecie włożyć oczywiście także filtr szary, moi drodzy. Filtr szary. Mamy gotową taką szufladkę. Ja teraz postaram się założyć na ten obiektyw, ponieważ, słuchajcie, ta duża tilta ma ten element wymienny. Może być średnica bardzo duża tam tego mocowania i to powoduje, że możecie lub nie możecie założyć takiego systemu na konkretny obiektyw. Zobaczcie. Założyliśmy na obiektyw i teraz co się dzieje? Mamy taki duży system i taki filtr w szufladce wsuwamy. Zobaczcie, wsuwamy od góry. Pamiętajcie, jest to jedna z trzech szufladek. Musicie oczywiście po włożeniu zablokować taką szufladkę. Tak to wygląda. Jeszcze raz, o, blokujemy, żeby nie zapomnieć, dlatego że taka szufladka może Wam przylecieć na ten. Po zablokowaniu mamy gotowy system, bardzo już profesjonalny. Zobaczcie, to jest prawdziwa kinowa kamera. Nieważne, że z tyłu mamy teraz Panasonica, chodzi o to, że to jest poważny zestaw do filmowania z filtrem szarym. Wystarczy, słuchajcie, w ogóle te kupowanie filtrów szarych może być pewnym filmowych, może być pewnego rodzaju hobby. Kupujecie 0,3, potem kupujecie 0,9, potem 2,1, potem wracacie do 0,6, a potem do 1,8 na przykład. I dzięki temu zdobywacie kilka filtrów, które rozwiązują w zupełności Wasz system filtrowania. Bardzo ważne jest to, żeby podczas filmowania trzymać kontrolę nad ekspozycją tam, gdzie jesteście w stanie to zrobić. Nie możecie za bardzo przekładać sobie czasu, tak jak przy fotografowaniu, czasu naświetlania. Dlatego filtry szare są w trakcie filmowania jeszcze bardziej potrzebne, wręcz niezbędne. Mogą być tutaj, można też umieszczać szufladki, które mają możliwość mocowania filtrów okrągłych. Może są takie kompendia, które pozwalają niezależnie, bardzo drogie, które pozwalają niezależnie kręcić tymi prostokątnymi szufladkami. Czyli możecie założyć dwa filtry polaryzacyjne na siebie i dzięki temu skręcając względem siebie położenie tych dwóch filtrów regulować płynnie dostęp światła. Te filtry grube standardu kinowego powodują, że mamy niezachwiane kolory, bardzo wysoką jakość. No i w tym standardzie produkowane są różne inne filtry, to też jest istotne, które powodują na przykład delikatne zwiększenie, zwiększenie w światłach i tak dalej. Systemy mogą imitować flarę anamorficzną. Rozwiązań jest mnóstwo. Natomiast chodzi o to, żebyście wiedzieli, że wchodząc w świat filmowania musicie
jeżeli na przykład będziecie, powiedzmy, filmować tylko z gimbala, możecie zaopatrzyć się w prosty filtr, taki obrotowy. Możecie. Zmienny na przykład. Możecie zwykłe filtry nakręcane. Wówczas tak. System, ten, który pokazywałem, Tilta Mirage, jest o tyle mocny, że ten filtr, który tu widzicie, możecie mocować też niezależnie, bez całego kompendium, w taki sposób, że sam filtr jesteście w stanie zamocować na przód obiektywu, na przykład do zastosowań gimbalowych. To jest wszystko istotne. Tak naprawdę w 90% produkcji i urządzeń filmujących, które mają wysoką jakość obrazu, nie zepsujecie tym nic, wręcz możecie już nie stosować dodatkowych filtrów, które powodują Wam delikatne zwiększenie. A więc wszystkich blackmistów i tak dalej nie musicie używać, bo delikatną utratę jakości będziecie mieli tutaj. Więc podwójny, z dwóch warstw złożony filtr zmienny, ale musi być wysokiej jakości. Nie idźcie tu na ustępstwa. Naprawdę te filtry muszą kosztować, żeby były dobre. Jeżeli kosztują mało, musicie się liczyć albo z dużymi przebarwieniami, albo dużymi utratami ostrości. Tilta Mirage, ten system mały, w zupełności w wielu, wielu przypadkach wystarcza, słuchajcie. To, że możecie tu założyć prawdziwy filtr, ten w standardzie filmowym, ten prostokątny, który teraz widzicie, lub możecie skorzystać z tego systemu Tilta Mirage, rewelacja. Także, moi drodzy, taki wpływ na ekspozycję powoduje, że możecie zachować te okrągłe punkty świetlne. Możecie, bo wiecie jak to w filmie, może Wam się coś zmienić w kadrze, może Wam coś błysnąć i nie zawsze będziecie chcieli wielokształtne otwory przysłony. Będziecie wolać owalne, tak jak tu w przypadku obiektywu anamorficznego, lub okrągłe. I wtedy pracujecie na otwartej przysłonie, wtedy macie magię, wtedy macie możliwość wycinania tego, czego chcecie od tła. Więc zdecydowanie wpływanie na ekspozycję poprzez filtry niestety jest niezbędne w filmowaniu. I filtr zmienny szary musi się zaopatrzyć każdy filmowiec. Wówczas utrzymujecie ekspozycję na tej, którą narzucił Wam klatkarz, jest wszystko ekstra, a efekt cały robicie na filtrze. To, co pokazywałem Wam tutaj, czyli zarówno filtry szare mocowane tak jak ten, jak i ten filtr, który jest filtrem regulowanym, zmiennym, jak i to, co widzicie w przypadku tego dużego, gigantycznego matboxa, tak, to jest to. To jest system filtracji, który umożliwia Wam totalną kontrolę nad ekspozycją. Od tego nie uciekniecie. Prędzej czy później znajdziecie się w sytuacji, kiedy po filtry szare sięgniecie. A wtedy warto, jak zwykle, wydać mniej, bo wydać raz a dobrze, niż zmieniać, niż kupować, niż zastanawiać się, bo zobaczcie, kupicie do zwykłego obiektywu filtry nakręcane zmienne, a potem ewoluujecie, kupicie obiektyw kinowy i nagle okaże się, że nie ma on gwintu. Nagle okaże się, że jest w standardzie 95 i pracujecie na zaciskanym matboxie. I już nie jesteście w stanie zastosować swojego dawnego filtru. Więc lepiej przemyśleć sprawę z góry, zastanowić się. Zawsze lepsze będą filtry te takie właśnie prostokątne, te na całą powierzchnię, zawsze lepsze, bo one będą Wam działać bez względu na to, jaką średnicę będziecie mieli obiektywu i jaki matbox zastosujecie. Zawsze będą Was działać. A jeżeli będziecie wiedzieć, że Wasz system się nie rozwinie do gigantycznych obiektywów z dużymi przednimi średnicami, spokojnie możecie poprzestać na takiej tilcie i być może kupić jeden, dwa filtry prostokątne, ale na co dzień posiłkować się tym tutaj filtrem zmiennym. Jakiś system musicie sobie wymyśleć, jakiś system musicie po prostu zastosować. Wyjścia nie będzie, ponieważ kontrola nad ekspozycją w filmie polega m.in. na stosowaniu filtrów szary i od tego nie uciekniecie, moi drodzy. Tyle. Zastanówcie się, jaki system filtrów szarych jest dla Was.